Cześć, witajcie z tej strony Grześ Games. W tym odcinku zagramy sobie Farminga Simulator 19. W tym odcinku są dziwne mody. Chyba tak zostanie, że będę nagrywał dziwne mody. Oczywiście pojawia się nam zwane z GTA 5 Buzzard. Ale doszło do Farminga Simulator 19. Oczywiście jest to helikopter o nazwie Lobond Basic. Oczywiście to jest helikopter. Oczywiście nie wiem jak go latać, oczywiście tego to nie wiem, bo ustawień tu chyba nie ma. Unoszę się, ale jaja. Ale jak nim latać? Chyba to nikt nie wie. O kurde. Oj. O nie. Sterowanie. Czekajcie, bo mi tu coś tu nie działa. Zwierzęta, nie? Gdzieś to było. Ale przypał trochę. To było. Mam wyłączone, super. To co, nie działa? F1 zawsze działało. W środku. Jak to helikopter? A jak tam lądować? Nie wiem jak tam lądować, więc wam nie powiem. Bo nic tu nie działa. Czyli tym nie działa. A myszką się lata, dobra. Myszką lecisz do góry. Leci się. Tak możecie widoczki sprawdzić sobie po mapie. Jak lądować? Halo? Helikopter mi zniknął. Nic tu nie ma ciekawego. Tylko dlaczego mi to nie działa, ty? No i tak to wygląda oczywiście. Czyli dwoma przyciskami. Jednym przyciskiem do góry. Nie, to lewym prawym przyciskiem się ląduje, a prawym się startuje. Ryszki i to tyle chyba. Tak ten Buzzard wygląda. Nie wiem do czego to dokładnie jest, ale musimy zrobić tak. Jeden myk, że musimy go sprzedać. Więc garaż. Sprzedaj. Okej. Okay. Przechodzimy do następnego moda. Oczywiście robię to szybko, więc bo będę miał live'a. Oczywiście i się trochę zajęło mi się tym lataniem, bo nie wiedziałem. Ale mamy tutaj koguty, możemy sobie zainstalować. Oczywiście są kilka rodzajów. Weźmiemy sobie ten, bo mi się bardzo podoba.
To się tam zmienia, to akurat to. I kolor czegoś tam. Chyba kół. Tak, kół, to chyba kół. Tak, koła się zmieniają i to tyle. Więc dużo nie ma różnicy, czy wypożyczamy, bo szkoda pieniędzy. Dobra, mamy to. I powinno być ok. Dobra, mamy to. O, widzicie, tu działa. A tam w helikopterze nie działało, dziwne. Radę to jakoś zamknąć, czy coś? Mercedes, jak Mercedesie wygląda? Czy można? Można. No, motyw jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze wykonany chyba. A nie, nie można. Bo ja się przybliżam. Mają ciekawe rzeczy. Ale nie można. Nie da się. Ja to wyłączę. To jest, tu mogę? Otworzę pokrywę. To nie zapokrywa. Dobra, to mamy, a tu więcej nic się nie da zrobić. Mot jak mot. Kierunkowskazy działają. Więc się nic dalej nie da zrobić. No nic się nie da, no to tyle. Z tego modu jest mało, 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 mały mod. Słaby ten mod jest. Więc gara, wypożyczone przedmioty zwracamy, bo oczywiście przechodzimy do następnego. Oczywiście to jest cała kolekcja tego. Ona się jest Volkswagen, nie będę otwierał wam, pokazywał wszystkiego. Więc można przemalować oczywiście Volkswagena. Oczywiście to samo jest. Znaczy nie będę wam pokazywał tego, bo to nie ma sensu. Sami sobie sprawdzicie, znajdziecie moda. Lecz ja to samo ma. Też chyba nic ciekawego. Takie rzeczy. Dobra, i wypożycz. To wypożyczymy sobie, zobaczymy. Ale myślę, że to samo jest. Mi się wydaje. Więc potem trochę mniej mam. Niech. Nie wiem, co to. Dobra. Dobra, mamy to. Teraz tak, użyj klaksonu. Dobra, mamy to. Więc tu już nic ciekawego nie ma. Oczywiście powinno coś się otwierać. Podejrzewam, ale. Podaje, ale nie działa. O dziwo. To. Przytrzymać trzeba. Proszę, to myszką kiedyś działało. Ale widzę, że ani myszka nawet nie rusza się. Nie, myszka na pewno nie działa, to wiadomo. A to chyba nic ciekawego, więc przechodzimy do następnego modu. Oczywiście dziwne było, na miniaturce było, wyglądało, że się otwiera bagażnik z tyłu. Ale może, nie wiem, może coś przegapiłem, ale na to nie mam czasu, żeby sprawdzać. Teraz
Przechodzimy do następnych modów. Oczywiście te mody są gdzieś. Jest kilkanaście, tylko ja nie pamiętam dokładnie, gdzie one są. Wiem, że tutaj były. Były następne jakieś mody, tylko dziś jak sprawdzałem, były. Nie. A, w ciężarówkach. Ciężarówki tu. No, mamy następnego moda. Wypożyczamy. Od razu sobie pożyczymy. To my takiego Iveco. Ale to widzę, że. Możemy z miotką mieć nawet. Robimy to. Tam. Na woli. I wypożyczamy. Oj, przepraszam za katar, bo. Ale. Tak jakby. Delikatnie przeziębiony. Ojej, zawsze z modami zawsze były problemy. Tak to wygląda. Już powiem, że jest ładniej. Bo jest ciekawie. Patrzcie, teraz na ich się jest. Na pewno mod działa. Wiadomo. Czy możemy coś potwierać? Zatełka są. Tylko. Nie wiem skąd. W środku. Czyli chyba będzie można. Dobra, to mamy. Nie. To. Nie. Nie da się ten przełączyć. Dziwo. No i to tyle mod ma. Nic się nie da zrobić. Więc no słabe, słabe. Bo tam. Myślałem, że będzie ciekawiej. No tu dupa. Nie też żadne radio. No więc. No fajny mod, tylko. No jak to wygląda? Nie wygląda. Widzicie sami. Się nie da. Zrobić z nim. No tu mamy takiego Iveco, ale to zaraz do niego dojdziemy. Tutaj się nic nie da. Przełączyć. Bardzo cichutki. Bo to jest elektryk. W ogóle dźwięku nie ma. Ale bardzo ładny w modelu jest, naprawdę ładny bardzo. Mamy tu. Oknie pokrywa. Pokrywa która? Otwórz. Lewy kontrol. Y. A on ma stery wszystkimi kołami, dobra. Ale naprawdę to jest chyba elektryk, się wydaje, bo bardzo cichutki jest. Ale widzę, że tu się nic nie zmieni. Że. O kurde, na poduszkach mogę. Naprawdę w szoku jestem, że tak się da. Ale tu się nic nie zmienia. Nie, też dźwięku nie ma.
Wsiąść do pojazdu. Prawda, nic tu się nie zmienia. Tu nie ma tak dużo tragedii tutaj z tym, ale widzę, że jest mod jest no fajny, tylko z drugiej strony no nic ci nie da zrobić. Myślę, że można wejść, ale to dupa, nic ci nie daje. Sami widzicie. Możemy go podnieść na poduszkę, to jedynie. Jeszcze to wygląda. Ale powiem, że mod nie jest za ciekawy. No myślałem, że będzie. No to by nie urywa, no. Myślę, że będzie lepszy. No nic, nie będziemy płakać za nim. Oczywiście wsiadamy sobie do Iveco. Oczywiście mi się od razu spodobał, jak zobaczyłem go. Zobaczcie. Zobaczcie, widzicie? Wszystko prędzi. Odchlapać się rusza. Ale ósemka nic nie działa. O dziwo. Taki na polską gospodarkę? Nie. Aha, bo to jest klip. Pasy tu na pewno ma. Co ma jeszcze ciekawego? Chyba też można kipować. Weź. Na 100% pewności to ja nie mam. Ale widzę, że tu nic coś nie działa. Się nie da kipować. Mi się klapa rusza z tyłu. No to jest fajny, tylko szkoda, że nie można kipować. Albo nie wiem, którym przyciskiem to się robi. Jak to Iveco? Nie wiem, czy się da. Nie chcę się pomylić przyciskami, ale środko wygląda ładnie. Dlaczego nie mogę wyekipować? Jestem w szoku. Nie da się. To, że sobie razy kliknąłem i wyrzuciłem do pobitu, więc to nic ciekawego, no to. I teraz przyczepy zostały. Przyczepami mamy. Wózki przewodowcze też nie. Kakdery nie. Kurde, gdzieś to było, ale. Tereri, tereri, tata. Nie to. Różna. Jest tutaj z modów. Przeszukałem tego. Mam taką przyczepkę tu. I ona ma możliwość. Bo teraz ja nie wiem. Ja to znajdę. Palety chyba. To w paletach powinno być. Nie wiem, lot nie. Oj,
jest, Bielka Sztyl. Trzeba je połączyć po prostu i można je ją sobie tam gdzieś sobie walnę ją, ale nie mam gdzie tutaj. To nie moje pola są. A ten ja wam pokażę tutaj. Przy okazji tylko wiem. Moje gospodarstwo. O, jest tu. I na przykład mamy takie coś. A tu zaczep nie z tyłu. No więc. No i weko jest fajne, tylko no straszne, strasznie komplikacje są, ale jak widać, że no naprawdę dużo rzeczy można zrobić, naprawdę. I tu się daje sztyla właśnie w tym, na tą szczepkę, bo on jest w palecie i można mieć tą szczepkę. No i to tyle w tym odcinku. Zapraszam do następnego oglądania. I trzymaj się, cześć.